baran i zając wciąż rozprawiają. Niedawno spotkałem doktora Bettelheima. Przemoc nie popłaca. Może Will ma rację z tym, że tylko silni 100% ludzie. Słabi mogą tego nie przeżyć. Potrafią tylko cierpieć. Gdy sobie pomyślę o panu, panie Suczek, ale pan jest pewnie morfinistą. To jeszcze gorzej, niż gdyby pan pił i palił, jak pan bogacz trzeciego. Oby się w niego, jego syn, to naprawdę można odziedziczyć. Fakt dziedziczności potwierdziły nawet muchy. Za to moja lakmia jest ostatnio jakaś smutna. No, może ją coś boleć, ale może mieć też inne zmartwienia. Thank you.